Próg szkodliwości w tej fazie to jest zaledwie jedna sztuka na jednej roślinie. Czym w takim razie zwalczać słodyżka rzepakowego? Już można, tak? Tak. Witam Państwa. Jesteśmy po pierwszych zabiegach insektycydowych, które były skuteczne. Na tych polach nie ma objawów żerowania chowaczy, ale to nie koniec technologii ochrony insektycydowej. W najbliższym czasie czeka nas zabieg przeciwko zwalczaniu słodyżka rzepakowego. Jest to bardzo ważny moment, dlatego że ten rzepak w tym momencie już strzelił w pęd. Jeżeli popatrzymy na pęd główny, to pączki są bardzo blisko siebie. W zasadzie te pączki są od siebie oddalone dosłownie o dziesiąte części milimetra. W tej fazie słodyżek rzepakowy będzie bardzo szkodliwy. Jedna sztuka słodyżka rzepakowego na takim pąku będzie w stanie uszkodzić bardzo dużą ilość pączków. Próg szkodliwości w tej fazie to jest zaledwie jedna sztuka na jednej roślinie. Zupełnie inaczej ten próg szkodliwości będzie wyglądał, jeżeli będziemy mieli fazę żółtego pąka. Ten pąk będzie wówczas bardzo rozpierzchły, pączki będą bardzo mocno oddalone od siebie, a co za tym idzie, te pojedyncze sztuki słodyżka rzepakowego będą musiały znacznie bardziej się natrudzić, więcej nachodzić, aby przegryzać kolejne pączki. Dlatego też próg szkodliwości w fazie żółtego pąka, on już jest znacznie wyższy, nie jedna, a 3 do 5 sztuk na jednej roślinie. W przypadku zwalczania słodyżka rzepakowego bardzo ważna rzecz to, czy szkodliwy jest owad dorosły, czy też larwa. W przypadku słodyżka największe szkody wyrządza nam owad dorosły, czyli ten chrząszcz przegryzając pąki. Larwa natomiast nie czyni żadnej szkody. Zwróćcie na to uwagę. Czym w takim razie zwalczać słodyżka rzepakowego? To zależy w dużej mierze od przebiegu pogody. Jeżeli ta pogoda będzie zmienna i naloty słodyżka rzepakowego będą rozciągnięte w czasie, on się może nam pojawiać w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, w takich sytuacjach najlepiej zastosować mieszaninę dwóch substancji aktywnych, rozwiązanie, które będzie składało się na pewno z substancji aktywnej, z preparatu, który będzie działał szybko, aby zwalczyć tego słodyżka, który w tym momencie jest, ale także z substancji, która będzie nam działała dłużej, systemicznie, która nam zabezpieczy plantację przed kolejnymi nalotami. W tej sytuacji my polecamy ze swej strony rozwiązanie dwuskładnikowe, czyli zestaw składający się z preparatu Delmetros, zawierającego deltametrynę, czyli pyretroid, ale także preparat Los Ovados, czyli acetamipryt. To połączenie tych dwóch substancji aktywnych będzie nam działało zarówno szybko na tego słodyżka, który jest w tym momencie, jak i będzie chroniło przed kolejnymi nalotami. Ale jak wspomniałem na początku, najważniejsze jest ocenienie, czy ten słodyżek w danym momencie jest, czy też nie. Najlepiej to zrobić poprzez zerwanie kilku pędów i wytrząchnięcie tego słodyżka z pąka. Okazuje się, że jest. Ja w tym momencie znalazłem 2 sztuki na jednej roślinie. W tym momencie już nie można dłużej czekać. Trzeba jak najszybciej wykonać zabieg ukierunkowany właśnie na zwalczanie słodyżka rzepakowego.